Sol, sol, jadrowina pieprzu. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej rozgrywki luźnej Holly i Molly The Sims 3. No i jesteśmy przed domem Holly i Molly, nowym domem, bo tak wybraliście właśnie, tak zadecydowaliście, kochani, że jednak będzie nowy dom, ale muszę przyznać, że byłam zaskoczona, bo w pewnym momencie to było tak praktycznie 50 na 50, ale jednak wygrała opcja związana ze zmianą domu. No ja Was rozumiem, bo jednak sama chyba trochę naciskałam, że tak wiecie, żeby trochę powiewu świeżości było, więc ja Wam już pokazuję, jak ten dom nasz się prezentuje. No oczywiście, jak co po niektórzy bardziej spostrzegawcy, że widzowie zauważyli, że generalnie stan osobowy nam się nie zmienił, to znaczy nie ma już między nami naszej niani, kochanej Babette. Jesteśmy jej wdzięczni, że pojawiła się w naszym życiu, ale niestety już poszła paść krówki, koniki i inne rzeczy na swojej simowej rajskiej dolinie. Natomiast przybyła do nas Haneczka, bo to z nią będzie związane kolejne, będą związane kolejne odcinki. Tak, jeżeli chodzi o dom, no to on się prezentuje w taki oto sposób, że tak jak mówiłam Wam wcześniej, bardzo chciałam zaadoptować siłownię, która znajdowała się z tej strony domu, na łazienkę, tak żeby każda z sypialni tych większych jednak taką łazienkę miała. To co mnie wkurza, to te ramki, które niestety wyłączają obrazki i za każdym razem trzeba klikać pokaż zdjęcia i wtedy one się pojawiają. Zobacz zdjęcia. I teraz się nie pojawiałem, czyli jeszcze fajniej, nie wiem, to jest dla mnie po prostu dziwna sytuacja, ale no nieważne, w każdym bądź razie to jest sypialnia Holly i jej męża Omara, który zresztą niedługo będzie miał urodziny i do tego też za chwileczkę przejdziemy, a ta sypialnia to jest sypialnia naszej Molly i Krzysztofa. Piętro niżej to jest parter, takie serce domu, gdzie wszystko poprzestawiałam, poburzyłam te kolumny, bo mnie strasznie denerwowały i ja wiem, że zamysł był taki, aby podzielić na sektory trochę te pomieszczenia, ale ta przestrzeń sama w sobie jest dosyć fajna, więc nie ma sensu. Nie wiem, czemu ty się trzymasz za uszy, aha, bo że to jest niestety, wiesz co, Molinko, weź po prostu wszystkich zawołaj na posiłek, to może gwar przebywających simów w jakiś sposób zagłuszą dźwięk, ten nieznośny dźwięk pracującej zmywareczki. Kochani, jak widzicie, mamy tutaj kuchnię połączoną z jadalnią. Wszyscy mi się zbugowali oczywiście, bo to jest normalne, w końcu to są simy. No i nie wiem, czy wszyscy w związku z tym poczęstują się. No Omar na przykład na znak protestu poszedł grać na gitarze, bo już nie mógł wytrzymać. No weź ten talerz. Molly, weź talerz, przestańcie, dziewczyny. Macie tyle tu miejsca, a zawsze jest problem. I co będziesz jadła teraz, Hania? Powiedz mi, co ty będziesz jadła, jak talerz zostawiłaś z tej strony? Cicho, chyba się skapnęła, ale jednak zmywarka przeszkadza, no nie da rady, no. Weź, błagam cię, jedz ten omlet, no. Schowaj to, do tego przejdziemy za chwilę.
Och, już się zmęczyłam, słuchajcie, ja dopiero zaczęłam rozgrywkę, a już się zmęczyłam. Pograłam też jeden cały simowy dzień z tą rodzinką i powiem wam, nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Tu każdy po swojemu, tak. Ten by włączył, tamten wyłączył. Ten chce włączyć, wie, że za chwilę druga osoba będzie i to przeszkadzało i będzie ją wyłączać, więc ja nie wiem, czy to był do końca taki dobry pomysł, żeby wszyscy na kupie mieszkali, a jeszcze im Hankę sprowadziłam na głowę, no ale już trudno. Już tak jest, bo właśnie o Hance też jeszcze chwilę porozmawiamy. To jest sypialnia taka dodatkowa, do której ja wyciągnęłam drzwi i ona jest zamknięta. Ona będzie wtedy otwarta, kiedy zajdzie taka potrzeba. I tu mamy dwie łazienki i tu jest sypialnia naszej Hanki, oczywiście, która no, nie pościeliła łóżka, no bo przecież nie, za dużo by zrobić. I jedyna rzecz, która tak troszeczkę nawiązuje do tego, co będzie robiła nasza Hanka, to jest właśnie ten kwiatek z przyszłości. Palma, może tą palmę karłowatą weźmiemy i damy tutaj kolor zielony, chciałabym. Tak, ta roślina, zielony kolor. O, proszę bardzo. I to tak ładnie wygląda. Ja bardzo lubiłam te roślinki właśnie z przyszłości. Jeżeli chodzi o naszą właśnie Hanię, no to wiadomo, ona będzie korzystała z tego sprzętu. No i tak sobie postanowiłam, że ona będzie zmieniała troszeczkę ten swój pokój na pokój taki bardziej nowoczesny. Jak trzeba będzie, to my go sobie jeszcze tutaj rozbudujemy. Nowoczesny, czyli czytajcie w moim zamyśle pokój przyszłości, wiecie, taki odjechany, taki super nowoczesny i my go będziemy zmieniać, no ale to na razie zostawiamy, tak jak jest. Natomiast, znowu ta zmywarka, ojajajaj. Natomiast, kochani, dlaczego ja przeprowadziłam tutaj naszą Hanię? Dlatego, że tak jak już wam wspomniałam, no, zbliżają się pewne zmiany. I nasze założycielki, czyli Molly i Holly, mają zaledwie kilka dni do zmiany grupy wiekowej. To samo się dotyczy Krzysia, no i Omar jest najstarszy wiekiem, więc on już za dwa dni ma mieć urodziny. No i postanowiłam, że ja nie będę chciała zostawić tak od po prostu tych tematów, tylko będę chciała te urodziny odprawić im tak jak się należy i w kolejnym simowym dniu zrobimy urodziny Omara i Krzysia, a w kolejnym będą urodziny Holly i Molly. Tak po prostu będzie mi wygodniej. Bardzo możliwe, że już niedługo Mia też opuści nasz simowy padł, no bo widzicie, ma już tyle lat, ile ma. Nasze koteczki jeszcze troszkę zostaną z nami, no ale widzę, że one potrzebują troszeczkę atencji i tego, żeby się nimi zająć, więc tym też za chwileczkę się zajmę. To się nagadałam, co nie? Co do naszej Haneczki, no to ona będzie oczywiście wyruszała w przyszłość, natomiast miałam pewną zagwozdkę, bo patrząc na almanach czasu, no to wiecie, mamy jak na razie załatwioną przyszłość tą normalną. Co to znaczy? Czyli po prostu była w takiej przyszłości, jaka by była, gdyby teraz w nią skoczyć. Natomiast jej zadaniem będzie odwiedzić czy stworzyć przyszłość dystopijną, a później przyszłość utopijną. No i tym się będziemy, kochani, zajmować. Najpierw chciałabym zrobić coś takiego paskudnego. Przyszłość dystopijną zrobimy. Zobaczymy, jak mi to w ogóle wyjdzie, bo już nie pamiętam, jak to wszystko... jak się to wszystko robiło, ale to może być dosyć ciekawe. Chciałabym też właśnie poznać naszych potomków i żebyśmy zobaczyli, gdzie oni żyją i jak się to będzie miało do zmiany, jakie będziemy w teraźniejszości poczyniać. No i właśnie to zwierzątko, to jej przyjaciel, ona będzie niewątpliwie z nim odkrywała właśnie te wszystkie tajemnice przyszłości. I myślę, że to będzie bardzo fajne. No i przypominam wam tylko, że jej pragnieniem,
życiowym jest osiągnięcie 10 poziomu umiejętności technologii oraz posiadać grawideskę, kapsułę sypialną, syntezator żywności, holodysk oraz plecak. No, jak na razie mamy grawideskę, mamy komputer, no i chyba z przyszłości jeszcze i to wszystko. Ja nie wiem, czy wy słyszycie, a tam znowu ktoś, jasny szlak. No, Holly! Kobieto, wiesz co, idź posprzątaj, to ci dobrze zrobi. Jeszcze jedna rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to Krzysiu. Krzysiu, moi drodzy, miał, pamiętacie, taki stolik, przy którym stał i tam różne wynalazki poczyniał, nie jak się to miało do jego pragnienia życiowego, bo mnie się chyba coś pomieliło, słuchajcie, ale nic straconego, ponieważ wiecie, jak było z Omarem, ja też się bardzo bałam, że oj, Omar, to tą miksologię, to nie, to się nie da, a się dało. I ja myślę, że tu się też da, tym bardziej, że mamy już piąty, prawie szósty poziom umiejętności majsterkowania i musimy jeszcze opanować mistrzowsko logikę, co jest troszeczkę gorsze, bo mamy aż jeden punkt i tym się niewątpliwie też będziemy zajmować. Bardziej mi zależało teraz na majsterkowaniu, bo odnoszę wrażenie, że dłużej to wszystko trwa. W związku z tym kupiłam mu oczywiście multitap, bo dzięki niemu możemy słuchać tapcastu i tak jak było to w przypadku Omara, on właśnie o tej miksologii cały czas słuchał, no to możemy sobie słuchać i naprawiać, co tam nam przyjdzie do głowy. Możesz na przykład naprawiać tą ulepszenie cicha praca, widzisz? Widzisz, Krzysiu, i to będzie pożyteczne i przyjemne i jak cała rodzina się ucieszy, nie będą się za uszy łapać co 5 minut, bo to jest strasznie irytujące. Generalnie to te wszystkie urodziny będę robiła w kolejnym simowym dniu, ale w dzisiejszym dniu już zaczniemy pracę nad stwarzaniem tej przyszłości właśnie dystopijnej, ponieważ no wiem, że trochę czasu to nam zajmie. I tak w ogóle to chciałabym zacząć od tego, żeby troszeczkę naszą Haneczkę zmienić i żeby troszeczkę jej ubiór taki bardziej przyszłościowy, po prostu z tego dodatku skok w przyszłość dać. Wiem, że niektórych te stroje wkurzają i takie są dla nich mało estetyczne. Ja nie chcę urazić, kochani, waszych uczuć, broń Boże, estetycznych, waszych odczuć estetycznych, ale po prostu pamiętajcie, to jest gra, to jest The Sims 3, ona już wyszła trochę temu. Wiem, że kanony mody i urody się zmieniają, ale no bez przesady, kochani, mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo mnie na przykład osobiście to jest, no, ale bardzo mi się one podobają, przynajmniej dwie albo trzy rzeczy są takie, które spoko. Słuchajcie, zabieramy wujka, zabieramy tatę i jedziemy sobie do parku centralnego. Bardzo jestem ciekawa, jaką bryką oni pojadą i bardzo jestem ciekawa, jak pozbyć się tego wozu policyjnego, który nas cały czas pilnuje, co jest bardzo dziwne i podejrzane, ale ja myślę, że jest na to mod i chyba go sobie będę musiała pobrać z mod The Sims. A tymczasem będziemy wchodzić do naszego ślicznego, błękitnego autka i będziemy jechać, przejeżdżając przez wóz policyjny, do centrum. No, nasza Hania musiała jeszcze skorzystać z toalety, którą oczywiście zepsuła. Chodź, Haneczko, chodź. Nie ty pierwsza i nie ostatnia z naszej rodziny czynisz takie rzeczy w miejscu publicznym. Tak, Krzysiu, kochani, już uzyskał ten szósty poziom umiejętności majsterkowania, dlatego właśnie chciałam, żeby panowie sobie przyszli tutaj do parku i zagrali ze dwie, trzy partyjki, jak się by udało, oczywiście szachów, no bo to będzie wszystko działało na właśnie umiejętności naszego Krzysia, będziemy go pilnować i będę za nim trzymała kciuki, tak co by mu się udało spełnić tą aspirację, bo nie wolno się poddawać, trzeba iść do przodu. Prawda, Haniu? I ty, Haniu, teraz to mi strasznie, ale to strasznie przypominasz swoją mamę, kiedy była właśnie w twoim wieku. Bardzo jest podobna do Molly. Bardzo.
bierzemy ten cały almanach, nie ma co, tylko po prostu będziemy teraz wywoływać to wydarzenie, czyli będziemy tworzyć przyszłość dystopijną. Fajnie by było też mieć jakiś posąg, no nie? To byłoby super. Jak zdobyć ten posąg? Zostańcie najlepszymi przyjaciółmi z podróżnikiem w czasie, a następnie zmień przyszłość na dystopię lub utopię, a następnie przywróć linię czasową przyszłości Oasis Landing do normalnego stanu. Widzicie? Czyli spoko, możemy tym strażnikiem czasu zostać. Super. A zatem co? Wywołujemy to wydarzenie, moja droga, i czekamy na wskazówki. Jest, jest, jest! Coś tu się dzieje, coś się dzieje! Chcesz zmienić przyszłość na gorsze? Mhm. Zacznijmy od siania zniszczenia i zamieszania. Ten stary magnes... jaki magnes? Powinien załatwić sprawę, ściągając na miasto meteory. Weź ten magnes i skieruj go w niebo, aby przyciągnąć trochę meteorów. To powinno zwrócić uwagę mieszkańców. No, zwróciłoby. Nie, nie masz się bawić ze swoim kolegą. Idź, przyciągnij obiekt kosmiczny. Ojeju, to chyba jest ciężkie. Patrzcie, jaką ma minę. Wzywam was, meteory! Poprawić umiejętność, technologia zaawansowana? No, też bym chciała. O, coś jej się już udało ściągnąć. Widzieliście? Było przyczepione do tego magnesu. Czy tu się pojawiły jakieś takie te? Nie. Okej. Okay. To weź, kochana, jeszcze raz. Hanna Scott właśnie znalazła swój pierwszy klejnot. O, to ona ściągnęła klejnot tym. Kamień słoneczny, słuchajcie. 582 simelony. Wow. O, jest, udało się, kochani. Co prawda chyba tym razem nic nie przyciągnęłaś. Nie, nie, przyciągnęła coś. To zadziałało. Lepiej niż się spodziewałem. Nie tylko zmieniliśmy przyciąganie grawitacyjne Ziemi, by ściągnąć meteory, ale pojawiła się także grupa zwana Ligą Zatroskanych Piewców Zagłady. Wygląda na to, że jesteś na dobrej drodze ku zmianie przyszłości. Pójdź na spotkanie tej grupy i przekonaj się, na ile jest poważna. Weź udział w spotkaniu Piewców Zagłady w ratuszu. Czy chcesz przyjąć? No masz. No jak tak? Idziemy, kochana. Tak, idziemy tam na spotkanie Piewców Zagłady. Te lamy. Oni naprawdę myślą, że wkrótce nastąpi koniec świata. To lepiej niż się spodziewałem. Nie jestem pewien, czy na spotkaniu było wystarczająco dużo ludzi, by powstał poważny ruch społeczny. Pochodź po mieście i porozpowiadaj, że niebo się wali. Niech wszyscy myślą, że koniec jest bliski. No, pewnie chwilę to będzie trwało, bo tak mamy chodzić po tym mieście i gadać, więc będziemy zagadywać co po niektórych, a zacznijmy może od pana policjanta. Jestem ciekawa, czy on w ogóle łyknie. A zobaczcie tu w ogóle ten nastrójnik. Wierzy, że niebo się wali. O, zaistniała pewna chemia, więc istnieje też duże prawdopodobieństwo, że uwierzy nam. Zobaczmy, czy Hank nam uwierzy. Hank, słuchaj, jak coś pierdyknie z... A tak, dokładnie, z góry, to wiesz. No to wiem i dlatego uwierzyłem ci. Dobra, 1 z 6. Może rzeczywiście laska ma rację? Nie ma między nami chemii, ale to nie znaczy, że się nie zna na tych rzeczach, no nie? Mina normalnie boska. Dobra, Hanka, idziemy dalej zbierać ludzi tutaj, 2 zaliczonych. Panowie dalej grają? No masz. Pan, który powinien być w żałobie, ale nie jest, tu stoi, więc weźmiemy, powitamy go. I zaczniemy mu opowiadać różne historie z Tysiąca Jednej Nocy, że niebo się wali i takie tam. Dobra, poplotkujcie sobie i powiedz mu o tym niebie. Najwyżej się na nas obrazi.
O, uwierzył nam. Naprawdę? Naprawdę. Dobra, okej, okay. Myślałam, że będzie gorzej, więc spoko. Czy jest tu jakiś sim? Cześć. No cześć, szybko, bo jestem głodna. No widzę, widzę. Narzekaj na gry, luz. O czym my możemy z nią gadać? A możemy ją poznać na przykład. My tak mało simów w sumie znamy, więc nic ci nie stanie. Poprawi humor. Przyjazne. Luz. A potem to już możesz spokojnie o tym niebie nawijać. Normalnie w kamerę by mi wlazł. A jeszcze jakaś muzyka od tam, o tam słyszę z kina. O rany, ale tam głośno. Dobra, jeszcze tylko czy ona nam uwierzy? Czy uda się? Tak? Tak. Udało się. Dobra, no to i ona by chciała poszukać wróżek w arboretum. Ale nie, kochanie, to nie twoja historia, to historia Emmy. Kochana, wracaj do domu, a ja twojego tatę przypilnuję i wujka, co by nie nocowali tu przy tych szachach. I zaraz też wracamy. Takie tam małe zamieszanko urodzinowe, jak to zwykle bywa, musi nastąpić. No bo tutaj jakieś tam jedzonka przychodzą, Emma w ogóle przyszła, ale wyszła. Chodź tutaj kochana, weź się z nią przywitaj. Holinko, nie, nie, ty masz już tam drinki, przytul swoją córunię. A, ta Hanka, patrzcie co ona robi. Ta się już całkiem, słuchajcie, wkręciła w te meteory. Hanka, zgłupiałaś, kobieto. Jeszcze nam coś tu spadnie. A to w ogóle wilkołaczka. Kari. Jako pierwszy Omar czy Krzysztof? No, Omar powinien jako pierwszy zmuchnąć świeczki, więc chodź tutaj, kochany. I jako pierwszy zdmuchniesz sobie świeczki na torcie urodzinowym. No chodź, chodź. Wiem, że chcesz odwlec ten moment jak najbardziej, ale no kochany, takie jest simowe życie. Tak to niestety wygląda w życiu. I simowym również. No i będą już staruszki, no. Nasze simsiki staruszki. O Boże! Omar osiągnął status emeryta. Teraz może zacząć myśleć o zakończeniu pracy. On to już ma na koncie, więc no. O, biedactwo moje! No takie życie, no. Na Krzysiu. Och, ja wiem, co chcę. Osiągnąć aspirację życiową. No, jestem ciekawa, jak ty będziesz wyglądał, mój kochany. No i kolejny długowłosy, słuchajcie. Staruszek. O, już cię łamie. Oj, biedny ty. A żonkę masz jeszcze taką całkiem młodziutką. Dobra, kochany, bierzcie sobie torciki. Siadajcie. Jedzcie, kochani. Widziałam, że Patryk przyniósł też coś tam dobrego. Nie wiem, co to w ogóle jest. Boczek z głębokiego tłuszczu. No to tak akurat do zakąszenia torcika. Boczek z głębokiego tłuszczu. Nie. Co? Co się dzieje? Mia! O Boziu, nasz koteczek odchodzi. Zobaczcie. O, jak Molly strasznie płacze. Nie zabieraj nam kotka. Ojeju. Pamieczko kochana nasza.
Zobaczcie. Poleci za... Ale smutek. Ojejku. Ale smutek straszny. A gdzie się znajduje? Nie mamy urny. Może w wyposażeniu rodziny będzie, ja potem to sprawdzę. Patrzcie, jak wszyscy pozostawiali jedzenie. Weź, kochanie, zawołaj na posiłek wszystkich. No straszny smutek, no. Wszystko w jednym odcinku, aż normalnie... Tak mi smutno. Oj, aż mi się nie chce dalej prowadzić tej rozgrywki dzisiaj, bo po prostu... Ja nie wiem, ja mam większy problem, jak odchodzą zwierzęta z simowego świata, niż jak odchodzą z simowie. Nie wiem dlaczego, ale w życiu też tak trochę mam. Czy twój szwagier, to znaczy nie do końca szwagier, bo to jest mąż twojej kuzynki, czy on właśnie wręczył ci kwiaty? Patrzcie. Haniu, słuchaj, kochana, jakby ci to powiedzieć? Zostaw go, on ma małe dziecię w domu. Agnisie, zostaw go, niech on tam będzie, o, festiwal lata przyszedł. Idź do parku, będziesz, moja droga, realizować nasze zadanie do końca, a oni niech tam się bawią, i tak nie są w zbyt dobrych nastrojach, bo Mia była kotką ważną dla każdego z naszej rodziny, więc niech już sobie tam pobędą razem, powspominają, popłaczą i tak dalej. A tobie znajdziemy zajęcie, co byś nie miała tego złego nastroju, chociaż tak czy siak przez 2 dni będziesz chodziła. Dwa dni to i tak to nic po stracie ukochanego zwierzątka, prawda? Słuchajcie, Malcolm Landgrab w wersji trójkowej po jakimś już czasie wygląda tak. Nieźle. Ona będzie się mu wypłakiwać na ramieniu, a potem będziemy go przekonywać, że świat się wali. On też do nas czuje mięta przez rumianek, jak widzicie, więc istnieje szansa, że da się jednak przekonać, że rzeczywiście to niebo się wali. Impreza była świetna, więc się bardzo cieszę. Miała też jakiś nastrój związany z... Aha, bo te kwiaty je zniknęły, dobra. To nic, nie będziemy nic Emmie mówić, bo będzie jej przykro, no nie? Słuchajcie, ten z kolei ma też żałobę i złamane serce po śmierci chyba swojej mamy. Widzicie? Ona płacze mu, bo umarł jej kotek, kotka. I to jest po prostu niesamowite. Także no nic, rozweselimy. Spróbujemy przynajmniej troszkę rozweselić. Tu Sima, no i... Pocieszymy go niezwykle tym, że niebo się wali. Popraw humor. I to już będzie ostatni sim i jestem ciekawa, co dalej ma dla nas Ermit. Czy to będzie coś do ogarnięcia, czy to będzie znowu coś wymagające bardzo wielu godzin chodzenia po mieście i szukania. Chyba trzeba będzie jeszcze... Jest... Chyba trzeba będzie paskudzić na tym świecie, wiecie? Świetna robota. Po twoich rozmowach ze społecznością słyszę gadanie o meteorach na rogu każdej ulicy. To super. No i już mamy, kochani, kolejne zadanie do wykonania. Udało ci się, miasto jest przekonane, że świat naprawdę wkrótce się skończy. Trochę tu za czysto, musisz przekonać, o właśnie, wszystkich, by śmiecili wokół siebie. Jeśli nikt nie będzie przejmował się czystością, to jestem pewien, że przyszłość zmieni się na gorsze.
Wyśmiewaj się skutecznie z ochrony środowiska, a zobaczymy, ile śmieci się spiętrzy. Wyśmiewaj się z ochrony środowiska przed 6 simami. No jest to trochę takie, mówiłam, nieetyczne i niefajne, no ale pamiętajmy, że to wszystko jest zabawa. No, zobaczymy, co tutaj się... Czy jak nam się uda to zadanie? O, popatrz, mam coś... Wyrzucę to. Ha, spoko, ja też. Ale była zabawa. Wyrzuciliśmy śmieci, ale super, no nie? No i rzeczywiście, słuchajcie, to się zamieniło w śmieci. Czy możemy z tym samym? Nie, to tylko na raz, no nie? A mamy tu już kogoś, kogo dzisiaj żeśmy zagadywali. No, ta pani wilczyca była bardzo niemiła i trochę nas olała, więc ją też olejemy. I tutaj idzie jedna simka, więc próbujemy do niej zagadnąć. A to jest Cara Warden i to jest paparazzi. A, to nie ma żadnego znaczenia. No i zaraz pójdziemy siku robić. Biegnie. Niebo się wali, niebo się wali. No, wiesz, Kara, jakby ci to powiedzieć. Może na początku może ją poznamy, a potem zaraz jej powiemy, że w sumie nie ma co, bo ten świat i tak jest brudny. A potem pójdziemy jeszcze do Malcolma. Ucieka przed tym psem chyba. Możemy skorzystać tam z toalety? Nie, nie możemy, słuchajcie. Więc ja muszę z nią wracać do domu. Nie ma to tamto. Zobaczcie, Krzysztof Grabowski właśnie poznał enigmatycznego i nieznajomego podróżnika w czasie. Ojeju, ona nie chce z nami bałaganić i brudzić. No, czyli jednak trzeba będzie to robić samemu. I trzeba będzie chyba kogoś bardziej poznać, zanim się to stanie. Więc my, kochani, zmykamy już do domu, żeby skorzystać z toalety. No i myślę, że w kolejnym już odcinku rzeczywiście uda nam się zrealizować ten niecny plan zaśmiecenia Sunset Valley i dostaniemy przyzwolenie, otworzy się przed nami portal i będziemy mogli na spokojnie, kochani, jechać sobie do utopii, do Oasis Landing, które będzie właśnie w stanie utopii, dystopii, Maja! A ja tymczasem będę się z wami już, kochani, żegnać. Ostatnie oko, proszę bardzo, na Maroko, czyli na Sunset Valley wieczorową porą. Rozegraliśmy tutaj 2 pełne dni simowe, więc mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek, taki trochę pewnie dłuższy. Idź, kochanie, skorzystaj od razu. No a ja będę się starała spełnić to zadanie do końca i jak będziemy się łączyć następnym razem, to mam nadzieję, że portal będzie już otwarty i gotowy do tego, żeby go przekroczyć. I popatrzcie w ogóle, to Ermit nas odwiedził i wszyscy przyszli tutaj na zewnątrz. Masakra! Wszystkim się spodobał ten malutki zaułek, który był akurat przeznaczony dla naszej Hani. No, simowe życie. Kochani, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że zawitacie w przyszłym tygodniu do nas i że wspólnie odbędziemy przygodę w przyszłość. Taką mam nadzieję. Sól, kochani, odrobina pieprzu i pa, pa!